Dzień dobry moi kochani, właśnie wystartował nowy sezon Fortnite Battle Royale i postanowiłem, że nagram odcinek, gdzie zareaguję na ten sezon. Zobaczę, co się zmieniło. Co prawda nie wiem dokładnie, co było w poprzednim sezonie. Aczkolwiek zobaczę po prostu, czy fajnie gra mi się w tym sezonie. W poprzednim mi się grało super, czy w tym też tak będzie, to się okaże. Wiem na pewno, że muszę kupić karnet bojowy, ale przed kupieniem karnetu bojowego oczywiście wpiszę kod Jaworski przez 300 w sklepie Fortnite. I wam też polecam to zrobić. Dzięki temu mnie wspieracie, a nic was to nie kosztuje. Zasubskrybujcie też kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej Fortnite'a, a my w tym momencie kupujemy sobie karnecik bojowy, którym, uwaga, uwaga, dostaliśmy tylko jakąś panią i nic więcej za pierwszy poziom, ale spoko. Założymy w takim razie skinka tej pani. Pani nazywa się Era. Dobrze, że nie Heja. To miało być śmieszne, ale w sumie większość z was nawet nie wie, że kiedyś była taka sieć jak Era. Macie plus play i była kiedyś Era. No, to miało być zabawne, no. Załóżmy sobie szóstkę na plecy, bo ja zawsze miałem szóstki w szkole i możemy, moi kochani, odpalać sobie meczyk. Cel na dzisiejszy film, oprócz poznania nowego sezonu, to jest oczywiście wbicie co najmniej 20 fragów w każdym meczu. Typowe, zazwyczaj robię 15-20. Dzisiaj chciałbym zrobić ponad 20 fragów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz tak, czy na mapie jest coś nowego? Nie mam pojęcia, bo połowy mapy nawet nie miałem odsuniętej w poprzednim sezonie, ale wiem tyle, że lecę na wielkie miasto, na tak zwane Mega City. To będzie najgorsza recenzja tego sezonu na polskim YouTubie, serio. O. Ta pompa była, także na pewno jedna broń się nie zmieniła. Tu basen był, także to też się nie zmieniło. Całkiem przyjemne itemki wylutowaliśmy. Teraz trzeba było jeszcze całkiem przyjemnie kogoś wyjaśnić. O! Ej, tego chyba nie było. Ej, to jest nowe. Podoba mnie się, ja to biorę jako taką główną broń. Tego nie widziałem w poprzednim sezonie, widzowie. O, jest w końcu jakaś potka. O, widzowie, pierwszy oponent w tym sezonie. Uwaga, uwaga. O, myślałem, że będzie biegł. A to ma duży rozrzut strasznie. Ale generalnie przyjemnie się tym nawet strzela, spoko, mimo dużego rozrzutu. No ale zazwyczaj jest tak, że bronie, które mają dużo ammo, w magazynku jednym mają duży rozrzut, nie? Trochę mi to kojarzy Tommy Gunna. W ogóle Tommy Gunn, to była OP broń dopiero. Dobra, czy kolega nam tu coś fajnego wysypał? Nic tam fajnego nie wysypał niestety. Niebieską pompę, to jedyna rzecz. Kurde, tu było bliżej z trafieniem. O, dostał. Eza! Jak my, widzowie, dobrze jesteśmy w tą gierkę komputerową. Coś jeszcze tu się napotoczy? Kurde! Jest snajper! A on się tam z kimś bije. Albo to był ten sam? Nie mam pojęcia. Dobra, chodźmy zlutować tego ziomka sobie. Okej. Okay. Mamy masę maców. Bardzo mi się ten fakt podoba. Możemy lecieć do strefy. O! Siema! A ty chyba bot jesteś, co? Albo słaby gracz. Takie 50 na 50 tu daję. Nie no, widzowie, nie oszukujmy się, moje MMR nie jest najlepsze. Za dużo Fortnite'a nie gram. Okej. Okay. To było łatwe i szybkie. Korona jakaś. A ta korona już chyba była. Co to jest to fioletowe? Jakiś bumerang, ty. Bierzemy bumerang. Tu ktoś jest! Ej, czemu ja nie mogę postawić sufitu? Co się dzieje? O, mnie bije bumerangiem właśnie. Mam coś popsute w bindach, bo nie mogę postawić w ogóle podłogi. Ani podłogi, ani tego, ani daszku. Coś mam popsute, widzowie. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dzięki. To był ten sam ziomek? Nie, to był chyba inny. Czy to był ten sam? A był naprawdę aż tak głupi, że on slarpa przy mnie rozwalał w tym momencie? Chyba tak. Nie mam pytań. Dobra, czy ja zdążę sobie bindy ogarnąć? Poczekajcie chwilę. Ustawienia. F2, F3. Ej, to ja mam, a czyli ja mam coś w myszce popsute, bo ja mam całe budowanie pod myszką. Ja mam coś w myszce przestawione, będę musiał po tej gierce to ogarnąć. Albo w ostateczności zagrać na trybie bez budowania. Nieważne. Czy ten da się skakać? Nie da się. Bo te itemy teraz często są takie, że da się nimi skakać i jakieś dziwne rzeczy robić, nie? Ale tym bumerangiem niestety nie da się. Dobra, ja mam krucho z HP, bo nie mam żadnego leczenia na HP w ogóle. Jaki ładny biom w ogóle. Nie widziałem tego nigdy, albo tu nie byłem, dlatego. To wiele wyjaśnia. Oho, tam się strzelają, gdzieś niedaleko. Mogą tej snajperki po... Trzeba na myśli nie wywalać, do mnie strzela. O nie, ja wmieniłem broń na pompę. W sensie, ja mam, widzę, broni. Ja się tu nie zbuduję bez podłogi, tragedia jedna wielka. Tu była jakaś broń. Jak ja to zrobiłem? Nie wiem, jak ja to zrobiłem, nieważne. O, dobra. Dobra. Dawaj leczenie, dziękuję.
Znowu strefa nas goni. Ej, to jest naprawdę dobrze, to jest moja pierwsza gra, mam 7 fragów, co się dzieje? I zamiast tymi 20 fragami na początku żartowałem, zwykle robię jednego fraga albo zero, nie? Jak tu ktoś nowy jest i myślę, że tak jest, no to i tak informuję, że tak nie jest, nie? Ja taki bierny w tą gierkę jestem. Strasznie mi się ten biom podoba, jest mega ładny. Dobra, wiecie co? Ja się schowam na chwilę w krzaku i spróbuję sobie ogarnąć te bindy pod myszką w oprogramowaniu myszki. O, dobra mam. Czekajcie, spróbuję, jest. Dobra, mam wszystko. Gitara. Mam podłogę, to najważniejsze. Bo bez podłogi to była tragedia. Możemy teraz lecieć na oponenta. Tam na górce ktoś się strzela. Oho. Dobra, dostałem fraga. W sensie dobiłem gościa dosłownie. O, i dobiłem drugiego gościa. Fajnie, podobało mi się to. I tam biegnie trzeci gość. Nie, no dobra, ta broń jest tragiczna ogólnie, chciałem powiedzieć. Jedyne, co jest fajne, to to, że ma noktowizję. Przejdźmy się tutaj, bo tu sporo lutu jest na ziemi. Tych dwóch ziomów. O, jest snajperka zwykła. O, tak. Tego mi trzeba było. Dobra, dostał. A, i go dobiliśmy ładnie. Eza, 10 fragów. Co się dzieje, Jawor? Jak ja widzowie, chyba normalnie zacznę karankingówki grać. Na turnieje jeździć. O, dzień dobry. No, strzelaj tą bronią, dziękuję. You're not your. Fajny nick. Jakiś kluczyk. A, ja mam max kluczy w ogóle. Dalej nie dowiedziałem się, po co są te klucze. Jak pisaliście w komentarzach, to sorry, nie doczytałem. Poprosiłem was chyba o to, żebyście pisali w komentarzach. Wow. Okej, on tam nie chce, przeskakuje. Już tak zagrajmy, tak wiecie, nie na dzika, tak defensywnie dosyć. Jak jest top 5, to już się opłaca tak na spokojnie grać. O, tam jest dym. No, już jest mniej dymu. Jaki ja dzisiaj jestem dobry w tą gierkę. O, top 3. O, zaraz będzie top 2, bo tam się klepią. Tu jest chłop. Wow, 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 wow. A, zaraz będzie top 2, tylko mnie nie będzie w tym top 2. Oni się zabili. Dobra, on jest gdzieś tu na dole, strefa go będzie gonić. Jest, biegnie. Kurde. Biegnij Paweł, bo to bije jak nie wiem. Co się dzieje, widzowie? Jak ja wchodzę na górę. Albo i nie wchodzę. O kurde, jestem u góry. Kurde. Nie, 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 wyłączyło mi się coś. Co tu się zadziało? Dawaj tego Fortnite'a. Nie mogę się ruszać. Co jest? Czemu nie mogę się ruszać? Błagam, no nie mogę, patrzcie. Klikam escape, nie mogę nic zrobić. Klikam myszkę. Halo, no błagam, zacznij rzecz działać. Ta, zginąłem. Zginąłem od strefy, rozumiecie to, bo mi się coś w Fortnite popsuło? Przestało mi się klikać wszystko? A miała być tak dobra gra. Ja wygrałem prawie pierwszą gierkę w tym sezonie. Noż ja pierdzielę. Nie no, ogólnie fajny sezon. Zrobiliśmy kilkanaście fragów. Podobało mi się, fajnie się grało, ale dalej nie mogę nic kliknąć w Fortnite. Ja kończę, nie chce mi się już to grać dzisiaj, ale jeszcze zagram, widzę, będzie więcej odcinków z Fortnite'a, bo mi się serio podobało. Fajnie było. A mam nadzieję, że film wam się podobał. Prawie wygrałem. Kurde, miałbym parasolkę już, no. Subskrybujcie, widzimy się za dwa dni. Pa, pa, cześć.